Partnerami tego odcinka są Akademia Progress, kursy online w obszarze zarządzania jakością oraz optymalizacji procesów. Promotion V, tworzymy i prowadzimy Twój firmowy kanał na YouTubie. Subskrybuj nasz kanał i wciśnij dzwoneczek, aby być na bieżąco z jego treściami. Linki do partnerów odcinka, naszych szkoleń oraz usług dostępne w opisie wideo. 5S. Każdy słyszał, każdy zna, a mało kto rozumie. Dzisiaj stawiam taką nieco kontrowersyjną tezę. Przez lata 5S urósł do miana pewnego symbolu Lean Management i jest powszechnie stosowany nawet w firmach, które z Leanem mają nie za wiele do czynienia. 5S traktujemy w sposób bardzo pobłażliwy niejednokrotnie. Traktujemy go jako pewną oczywistość. Moje doświadczenia wskazują jednak, że ciągle mało rozumiemy 5S, a jeszcze bardziej zawodzi nas przełożenie teorii na praktykę. I właśnie dlatego dzisiaj będzie nieco więcej o 5S. Opowiem o tym, o co tak naprawdę w 5S chodzi. 5S to nic innego jak skrót. Skrót od 5 japońskich słów, z których każde zaczyna się na literę S. Z biegiem lat, dla łatwiejszego zrozumienia, dla łatwiejszego tłumaczenia, słowa te doczekały się także swoich odpowiedników w języku angielskim, niemieckim i tak samo w języku polskim. A każde ze słów, które my stosujemy w naszym ojczystym języku, także, niespodzianka, zaczyna się na literę S. I tak w Polsce będziemy mówili o sortowaniu, czy też selekcji, systematyce, sprzątaniu, standaryzacji i samodyscyplinie. 5S to nic innego jak metoda organizacji i zarządzania miejscem pracy. I mówiąc o miejscu pracy, mam na myśli zarówno przestrzeń roboczą gdzieś na hali produkcyjnej, ale tak samo na przykład biuro, w którym być może Ty pracujesz. 5S to metoda zarządzania i organizacji miejsca pracy, która docelowo ma zapewnić bezpieczne i ergonomiczne miejsce pracy, ale też pozwoli na wykonywanie pracy w sposób najbardziej wydajny, zgodny z założeniami jakościowymi, a także pozwoli na dopasowanie przestrzeni pracy do naszych własnych oczekiwań i preferencji, bo przecież to my mamy się tam czuć najlepiej na tym miejscu pracy, gdzie daną pracę wykonujemy. Zasadniczo chodzi o bezpieczeństwo i ergonomię, o porządek i dyscyplinę. 5S jest swego rodzaju próbnikiem dla firm, czy są gotowe na dalszą transformację. Bo jeśli firma nie jest w stanie utrzymać porządku w miejscu wykonywania pracy, a jej pracownicy nie są wystarczająco zdyscyplinowani do tego, żeby stosować się do pewnych prostych założeń, pewnych prostych standardów, to jak możemy mówić o dalszej transformacji, o stosowaniu bardziej skomplikowanych narzędzi i złożonych metod? Byłoby to trudne. Dlatego wiele transformacji zaczyna się właśnie od 5S. Wiele transformacji, wiele wdrożeń Lean, jeśli możemy mówić o wdrożeniu, zaczyna się od tego, żeby we właściwy sposób zorganizować przestrzeń roboczą, miejsce, gdzie generowana jest wartość dla klienta. 5S. Jego wdrożenie może trwać miesiącami, nawet pół roku, ale warto poświęcić ten czas na to, żeby we właściwy sposób zorganizować nie tylko przestrzeń roboczą, ale żeby przyzwyczaić naszych pracowników, nas samych do swego rodzaju, o której już wspominałem, dyscypliny, do podążania ze standardami, za najlepszymi praktykami, które zostały ustalone, a także do tego, żeby we właściwy sposób zarządzać miejscem pracy, żeby dbać o eliminację marnotrawstwa, bo 5S jest metodą, która pozwala właśnie na eliminację marnotrawstwa. Skąd w ogóle nazwa 5S? Tłumaczyłem już to na podstawie japońskich, czy też nawet i polskich słów zaczynających się na literkę S, ale 5S to nic innego jak 5 kroków wdrożenia. 5 kroków, za którymi musimy podążać celem właściwego zorganizowania miejsca pracy. W kroku pierwszym
będziemy mówili o sortowaniu czy też selekcji. Te słowa stosowane są zamiennie i odnoszą się tak naprawdę do tego samego. Tutaj przede wszystkim będziemy zajmowali się wszystkimi elementami, które znajdziemy na stanowisku pracy, wszelkimi przedmiotami, które się tam znajdują, i będziemy oddzielali te, które są nam potrzebne, od tych, które nie są potrzebne, a następnie te spośród potrzebnych będziemy katalogowali według częstotliwości ich używania, na podstawie tego, czy są używane często, czasami sporadycznie, rzadko, no bo te niepotrzebne już zdążyliśmy usunąć z miejsca pracy. Chodzi o to, żeby na samym stanowisku, w miejscu, gdzie wykonujemy pracę, znajdowały się tylko te przedmioty, które są nam potrzebne, które są wykorzystywane, a te, które są najczęściej wykorzystywane, żeby znajdowały się możliwie pod ręką, bo wiadomo, że dany element, który wykorzystujemy całkowicie sporadycznie, rzadko, nie musi się tak naprawdę znajdować w obrębie naszego wzroku, czy też w miejscu, gdzie mamy do tego bezpośredni dostęp. Drugim krokiem jest systematyka i w ramach tego kroku będziemy uporządkowywali przestrzeń roboczą, tak aby te przedmioty, które są używane najczęściej, znajdowały się możliwie w zasięgu naszych rąk, czy też naszego wzroku, a te, które używamy rzadko, będziemy umieszczali w miejscach, które są dla nas nieco mniej dostępne. Chodzi o to, żeby zorganizować miejsce pracy w taki sposób, abyśmy zawsze wiedzieli, gdzie się coś znajduje, coś, czego potrzebujemy, i żeby wszystko miało swoje przypisane miejsce. W tym kroku też będziemy odwoływali się do założeń zarządzania wizualnego, czyli na przykład będziemy opisywać szuflady, w których znajdują się potrzebne nam przedmioty, czy też będziemy stosowali jakąś kolorystykę, choćby symbole, znaki, które pozwolą nam, i nie tylko nam, na zidentyfikowaniu, gdzie znajduje się poszukiwany przez nas przedmiot. Dlatego, że musimy zawsze wychodzić z założenia, że nie chodzi o to, żebyśmy to my wiedzieli, gdzie się coś znajduje, ale każda inna osoba, która będzie pracowała na naszym stanowisku pracy, powinna bez problemu być w stanie zidentyfikować dany przedmiot i odłożyć go z powrotem na dane miejsce. Trzeci krok to sprzątanie. I tak naprawdę 5S bardzo często jest utożsamiane właśnie ze sprzątaniem. Ale nawet na podstawie mojej wypowiedzi, mojej charakterystyki, metodologii 5S, zauważcie proszę, że to jest tylko część całej metodologii. 5S to nie tylko sprzątanie, to coś o wiele więcej. Natomiast w trzecim kroku właśnie na sprzątaniu będziemy się skupiali. I tutaj będziemy pozbywali się brudu, zanieczyszczeń. Będziemy po prostu sprzątali, będziemy myli stanowiska pracy, tak żeby już ten docelowy stan, który osiągniemy, później móc utrzymać, żeby stworzyć pewnego rodzaju dobry standard. Tutaj też ważne jest, żeby wyposażyć stanowisko pracy we wszelkiego rodzaju przedmioty, które będą nam potrzebne, przedmioty, narzędzia, które będziemy wykorzystywali właśnie do sprzątania, czyli będzie to jakaś miotła, jakaś szczotka, być może czyściwo, szufelka i tak dalej. To jest krok trzeci. W czwartym kroku mówimy o standaryzacji. Stworzymy pewnego rodzaju standard. Standard ten został stworzony już w trzech poprzednich krokach. My teraz go przelejemy być może na papier, być może będziemy go przedstawiali w formie jakichś zdjęć na zasadzie standardu, czegoś w rodzaju what does it good look like. A więc mamy już standard, wiemy, jak chcemy, żeby było zorganizowane, wiemy, jak chcemy, żeby wyglądało stanowisko pracy. Teraz musimy stworzyć pewnego rodzaju standard, upowszechnić go, zaznajomić z nim wszystkich pracowników i dalej się do niego odwoływać, na przykład na zasadzie audytów, gdzie będziemy weryfikowali, czy dany stan jest utrzymywany, czy nie doszło do jakichś niezgodności z jego utrzymaniem i czy nie potrzebujemy akcji korekcyjnych. Piąty krok to nic innego jak samodyscyplina, i być może to słowo nie jest najbardziej trafione, ale jest wykorzystywane dlatego, że spośród tych, które znamy w języku polskim, to jedno zaczyna się na literę S i w pewnym stopniu odwołuje się do całej metody 5S.
Jeśli chodzi o ten krok, tutaj przede wszystkim będziemy dbali o to, żeby to, co do tej pory wypracowaliśmy, było żywym standardem, a nie tylko jednorazowym projektem, wdrożeniem, o którym po chwili zapominamy. W ramach tego kroku mówimy też o ciągłym doskonaleniu, dlatego że wiemy, że ten standard 5S, który wypracowaliśmy w danym momencie, niekoniecznie będzie standardem, który nam odpowiada w dłuższej perspektywie czasu. A więc tak jak z całym Leanem, tak samo z 5S będziemy mówili o pewnym żywym standardzie, o systemie, który nie tylko jest utrzymywany, ale który się rozwija, który po prostu żyje. Na podstawie tego, o czym powiedziałem, myślę, że teraz rozumiecie, że 5S to nie tylko sprzątanie, to nie tylko pewne założenia, które niejednokrotnie w pobłażliwy sposób traktujemy, do których podchodzimy jako do pewnej rodzaju oczywistości, która dla nas, jak się okazuje później, nie jest wcale taka oczywista. 5S to nic innego jak podstawa Lean. To metodologia, która ma zapewnić bezpieczeństwo i ergonomię pracowników wykonujących pracę, ale też jest to pewnego rodzaju standard, który pozwala na wykonywanie pracy w sposób najbardziej efektywny. I na zakończenie. Czy można żyć, czy można funkcjonować bez 5S? Oczywiście, że można. Jest wiele metodologii dotyczących tego, jak zorganizować przestrzeń roboczą. Prawdopodobnie 5S jest tą najbardziej powszechną w naszej świadomości, ale też i jeśli chodzi o wykorzystanie. Na pewno bez 5S nie możemy mówić o tym, że nasza firma jest firmą stosującą założenia Lean Management. Na pewno nie będziemy szczupłym przedsiębiorstwem. Moim zdaniem 5S, i nie tylko moim zresztą zdaniem, ale jest podstawą, bez 5S tak naprawdę nie można mówić o dalszej transformacji linowej, o doskonaleniu procesów. Dlatego jest to podstawa, od której niejednokrotnie zaczynam wszelkiego rodzaju projekty wdrożeniowe Lean. Nie lubię tego słowa wdrożenie, ani nie lubię mówić o Lean jako o projektach, ale mam nadzieję, że rozumiecie, co miałem na myśli. Jedna refleksja na samo zakończenie jeszcze. Standard, obok którego przechodzimy bezrefleksyjnie, na który nie reagujemy, jest standardem, który akceptujemy i warto o tym pamiętać za każdym razem, kiedy spoglądamy nie tylko na naszą przestrzeń roboczą, w której pracujemy, ale także na całe nasze firmy kompleksowo. To, jak będzie wyglądała praca, to, jak wyglądają stanowiska robocze, zależy od tego, tak naprawdę, co my sami akceptujemy. I z tą refleksją żegnam się.